nami trener Oleg Zozulia. Trenerze, przede wszystkim witamy ponownie w Chojnicach i pytanie, które jako pierwsze się narzuca, mocna rotacja w pańskim składzie, dużo się działo, mocno zmieniał pan składem, rotował łącznie ze zmianą bramkarza, no ale tego wyniku nie udało się utrzymać. Czy jesteście zadowoleni z tego jednego punktu, bo przecież pachniało tutaj również zwycięstwem dla rekordu, prowadzili dwoma bramkami? Dziękuję. Chcę podziękować jeszcze raz publiczność w Chojnicku. Zadowolony, cieszę się, co ja przyjechałem tutaj. Co będzie do gry, do meczu, no, ciężko teraz powiedzieć. Ja przyjechałem w czwartek, dwa treninga i w sobotę rozruch. To dla mnie za bardzo mało. Ну, це панікувати своєму зеспалу за Вальку. Проводили ж ми, прикривали ж ми. Може, не може, моя вина, треба була трохи вчасніше змінити брамкажа. Я не мовлю, що він злий брамкаж, але може не його день, не його день. Добре, що Міхал Картушинський, Хапак Сханіц, вшит в гри, два шишела, добре. То, що ходить гри, ну, мислю, цю концовку могли виграти. Матч так урівняний, попросту незадоволений, то що два рази ходили ми до пшоду і ганили ми тут веник до пшоду, а рекорд трошки, ну, чекав наші бленди. Ну, будемо аналізувати, і мислю, що та один пункт, ну, можна повідати, для мене, як для тренера, це я приїхала за один рік, то я тішимо о один пункті. Ну, якщо ми хочемо вальчити за першу чвірку, за медалі, то потрібно вдома вигравати матчі. Trener mówi, że trzeba wygrywać, starać się w ekstraklasie, natomiast przed wami już za trzy dni Puchar Polski. Jak przykładacie się do tych rozgrywek? Traktujecie je poważnie pewnie tak, ale czy one są dla was najważniejsze w chwili obecnej? Dobrze, dzięki. Myślę, co Puchar będzie grać i młodzi chłopaki, i teraz Wojciechowski wraca po żółtych karkach. Ja myślę, co doma u siebie my lepiej grają. Замало дней, ну, Бенді вальчить, і найважніше матч, що в Катовіцах. Пухар, я розумію, що то всіска теж треба його грати і вигравати. Ну, мислять, що Бенді мислять о своїх цілях і не можемо прикривати у себе вдома при своїй публічності. Так, Бенді всіска добре. Póki co, Witalij Kolesnik, po tej ciężkiej konduzji ciągle widać u ciebie tejpy na kolanie. Wracasz ponownie do drużyny z Chojnic. Jak się tutaj czujesz i jak ci się dzisiaj grało w tym meczu? Bo naprawdę sporo emocji było, a jak ty byś opisał, co tam teraz w szatni u was mówicie sobie o tym jednym punkcie? Chciałbym podziękować za taką przyjemną przygodę już. По 7 практично місяця вручити до зесполу, то приємні. Контузія якби така тяжка, для мене то було пригода і було, як то мовити, дуже тяжко дійти до себе, але зараз вручив. Мислю, що буде все добре. В шатні добре становисько, бо, ну, по таким було вже 4 пригравали, але добре, що маємо таких добрих, направді, заводників, що змогли то взяти, як то мовити, свої ренки і показати, що можемо у себе ще не віддавати звичайство нікому, як то мовити, хоч і не виграли. Мислю, що шкода, що за 5 секунд Саша не щелив ті брамки, але, ну, то є співка і зміщення, відомо, всі віддали все, щоб, як то мовити, було добре. Дякую також рекордові, направді, я ще такого виніку не було, 6-6, так що... То є, було файне видовисько, як для нас, так і для кибіц, так що, направді, було супер. No, my też typowaliśmy, że tutaj zgodnie ze statystykami wiele bramek wpaść nie może. Wy dobrze bronicie u siebie, oni dobrze grają w defensywie na wyjeździe, ale faktycznie, no proszę, pogratuluj Bondarowi. Doszusował w końcu do swojego odwiecznego rywala Marcina Mikołajewicza. No i co? I teraz w pucharze trzeba znowu regenerować siły, bo za trzy dni gramy z Red Devils Chojnice. Z Erdagą z Pniewy. Tak jest, dobrze pan powiedział. Tak, teraz u nas jest u siebie mecz ciężki, a także na wyjeździe będę z Katowicami grać w sobotę, także trenerzy nas muszą dobrze przygotować, nie wiem jak to u nich wyjdzie. Ale teraz nas stało, jakby mówić, więcej. Doszedł ja, jeszcze tam zrobili parę transferów, także myślę, że już będę lepiej.
jak to trzeba podziękować Saszy, że jak to mówić, na koniec mal taką ułożone nogi i trafił tego szóstej bramki. Także cieszymy się z tego. Chciałbym podziękować całemu zespołu. Naprawdę wszyscy dzisiaj walczyli. Nikt nie mógł powiedzieć, że no, ktoś zabierze nogi. Dzięki także rekordowi też walczyli. Ogólnie dzięki za fajny mecz, co tu był. Także samo dzięki naszemu bramkarzu, Hanie, no, jak to wszystko było. To jest piłka, także my mu troszkę też może gdzieś nie pomogli. Zabrakło u nas sił stylu. No, powiem, dzisiaj był otwarty mecz. Naprawdę to się bardzo dobrze oglądało. Dziękujemy za spotkanie i za wywiad. Dzięki bardzo. Pani trener Andrzej Szłapa. Jakby powiedział klasyk, już byliście w ogródku, już witaliście się z gąską. Dwie bramki przewagi, niewiele zostało do końca spotkania, a jednak z trzech punktów zrobił się tylko remis. Jak pan oceni dzisiejszą konfrontację między wami a Czerwonymi Diabłami z Chojnic? Chojnice są dobrą drużyną. Był to dzisiaj dla nas ciężki mecz, takiego żeśmy się spodziewali. Na pewno dwie różne połowy. No, w pierwszej połowie to my goniliśmy wynik, w drugiej połowie mieliśmy tą przewagę. No, byłem można być przekonany, że jeśli odskoczymy na dwie bramki, jedną, dwie bramki, to ten mecz wygramy. Zaważył przedłużany. Nie wiem, czy fał był, czy nie było. W każdym razie był przedłużany. Straciliśmy bramkę na 6-6. No i wyjeżdżamy z Chojnic z jednym punktem. Na pewno byliśmy świadkami dobrego meczu, jeśli chodzi o ofensywę, bo dwie drużyny grały bardzo dobrze, w ofensywie. No niestety i my, i myślę, że Chojnice także nie uszczegliśmy się błędów w obronie. I tutaj nad tym trzeba się pochylić w tej chwili. Zwłaszcza te błędy w obronie dominowały na początku. Ciągle musieliście gonić wynik, aczkolwiek później się przełamaliście, ale chyba mocno nerwowo było na waszej ławce, skoro cały czas ciosy zadawali wam przeciwnicy, a wy z trudem odpowiadaliście. No tak, no bo trzeba się dużo napracować, żeby stworzyć sytuację, strzelać bramki, a w taki łatwy sposób te bramki tracimy. No i na pewno tutaj był dzisiaj problem w naszej drużynie, za łatwo stracone bramki. Ale chwała chłopakom za to, że potrafili się podnieść po tych ciosach i goniliśmy ten wynik w pierwszej połowie i zeszliśmy do szatni z wynikiem 3-3. Szybko żeśmy szli na 4-3, później się zrobiło 6-4 i było wszystko, można powiedzieć, poukładane. No, ale wiadomo, że futsal gra się do końca. No, straciliśmy bramkę na 6-5, tutaj przedłużamy na 6-6. No i trudno, no, jedziemy teraz do Bielska. Na pewno lekko podłamani, no ale gramy dalej. No, mamy teraz 3 mecze u siebie, no i będziemy walczyć o komplet punktów. Dziękujemy za spotkanie, naprawdę dużo pozytywnych emocji i życzymy powodzenia w następnych meczach. Z nami kapitan drużyny bielskiej Piotr Szymura. Wspaniałe widowisko, no i kilka słów od ciebie. Jak ty to widziałeś z boiska, no bo z trybun naprawdę świetnie się to oglądało. No to często tak jest, że te mecze, które są najlepsze dla kibiców, nie są do końca najlepsze dla trenerów czy dla nas zawodników, bo z jednej strony 6-6, no to fajnie w takich meczach występować, każdy tam poszczelał bramki, natomiast na pewno 6 bramek to szczególnie dla naszej drużyny, która nie wiem, czy ile myśmy najwięcej stracili w tym roku, w tym sezonie, natomiast generalnie 2-3 bramki to jest taki maks, który staramy się utrzymywać i nie tracić tego więcej, więc na pewno musimy sobie przeanalizować grę w obronie, podejrzewam pewnie jak Red Devils, no ale trzeba się cieszyć, że stworzyliśmy takie widowisko i szanujemy ten punkt, ale na pewno z pewnym niedosytem. Teraz grafik się dosyć dziwacznie układa przez te wszystkie przemeblowania, jeśli chodzi o kolejki. Teraz sporo meczów u siebie, ale potem za to w cygańskim lesie będziecie rzadkimi gośćmi. Także trzeba teraz u siebie mocno punkty zbierać, prawda? No na pewno. No, pamiętamy, że no, ta pierwsza dwójka to jest taki cel minimum dla nas, żeby się tam załapać do finałów playoffów, więc no, musimy u siebie punktować. No, widać, wszyscy to powtarzają, że w tej lidze jest ciężko na wyjazdach, praktycznie każdy na tych wyjazdach traci punkty, także gdzieś tu te dwa remisy, które osiągnęliśmy na ciężkich terenach, no tak jak oba przyjmujemy z niedosytem, no ale je szanujemy, także no, gdzieś tam dwa punkciki zawsze są to do przodu. Natomiast no, przede wszystkim trzeba punktować u siebie i mam nadzieję, że tak będzie. I będziemy patrzeć, co jest dalej, ale tak generalnie to myślę, że trzeba patrzeć z meczu na mecz. Teraz gramy z Grafem Gliwice, to jest najważniejszy mecz, a później będziemy się zastanawiać, analizować ile w cygańskim lesie, ile na wyjazdach.